No i potem było pięknie. Widzieliście to państwo, oby tutaj też było pięknie. Myślę, że szanse na sporo. No bije godzina, wybija godzina próby i prawdy. W 99 roku srebro, Haczek, Bocian, Rysiukiewicz, Maćkowiak. Dwa lata później złoto wygrali z Amerykanami. W składzie Rysiukiewicz, Haczek, Bocian, Maćkowiak. Potem był jeszcze brązowy medal. Marek Plawgo tam biegł w Birmingham. Biegliśmy w składzie Wieruszewski, Zajączkowski, Marciniszyn, Plawgo. No i teraz, proszę państwa, teraz chciałoby się powiedzieć, to jest ten moment. Złapmy kciuki. Jeszcze srebro w Moskwie w 2006 roku. Dąbrowski, Marciniszyn, Wieruszewski, Klimczak. A więc może czwarty medal. Liczymy na to, że dobrze rozpocznie Karol. I Karol Petarda, jak żeś go nazwał, otwiera. Tak. Karol. Ruszył Karol i musi pójść na maksa, aż do ściemnienia w oczach. Nie ma innego wyjścia. Już prawie dogonił Belga, tam Dylan Borle na pierwszej zmianie, więc stosunkowo najsłabszy z braci Borle. I pilnować torów, żeby nie nadepnąć, panowie, bo to się kończy źle. Amerykanie mają Karoleja, ale proszę zobaczyć, jak biegnie. Świetnie Polak, jest na drugim miejscu za Amerykanina. Zapnij się tam i trzymaj do końca. Karolu, nie daj się wyprzedzić. Tam w tej chwili Belgowi na trzecim miejscu. Amerykanin ucieka. Fred Kerley. Dobrze, bo mamy 2 metry przewagi. Podciągnąć to do końca. Karol ze 100 do 200, z 200 do 400. I za chwilę Rafał Omelko. Świetnie. Przekazać, zmienić w rytmie, w tempie. Nie ma tłoku. Dobrze. Ruszył Rafał Omelko. Piekielnie. Szybki jest przecież. Nie traci do niego Belg tylko 5 metrów. To nie jest dużo. Amerykanie uciekają, ale tego się spodziewaliśmy. Tam Trinidad i Tobago nas ściga, ale szaleją. Jak się tak szaleje, to potem się źle dzieje. Rafał się musi teraz obronić przed tym zawodnikiem z Trinidadu i się broni, bo on traci siły i na drugim okrążeniu już nie będzie. Przegradza Belga i to jest dobra okoliczność po przeciwległej. Teraz Rafał, te długie nogi, masz 195 cm wzrostu. Bardzo ładnie biegnie Rafał Omelko. Za chwilę odda Krawczukowi. Musi być drugie miejsce, a tam Amerykanie. Ale Rafał się zbliżył do Amerykanów. Pięknie to idzie i rusza Łukasz Krawczuk. I mamy nad Trinidadem 5 metrów przewagi i 5 metrów do Amerykanów. A tam Aldridge Bailey Jr. I znowu ten facet z Trinidadu, ten Guevara, ruszył jak szaleniec. Ale to są takie nerwy, które trzeba umieć opanować, bo potem przytyka, bo potem jest zakwaszenie mięśni i drugie kółko, prawdę ci powie. Łukasz Krawczuk, za chwilę drugie okrążenie. Łukasz, musisz równiutko i oddać pałeczkę na ostatniej zmianie Łukaszowi, przepraszam bardzo, na Jakubowi Krzewinie. Świetnie, zbliżył się teraz Łukasz Krawczuk do Amerykanina, a może by tak zaatakować, nawet złoty medal, a czego nie, w końcu Amerykanie też są do pokonania. Za chwilę ostatnia krótka, prosta, Amerykanin finiszuje, Łukasz dał z siebie wszystko i rusza w tej chwili Jakub Krzewina, za Amerykanami goni, nie daj się złapać, Jakub kapitalnie goni go, zawodnik z Trinidadu, tam jest Lalonde Gordon, on był wielki, ale był, już chyba nie jest taki wielki, a Jakub Krzewina ma coś do wyrównania, bo miał troszkę do siebie pretensji. Jakub Krzewina. Jesteśmy na drugim miejscu. Strasznie ucieka ten Norwood, ale Norwood biega 45-0, więc wiadomo było. Ostatnie okrążenie. To już są ostatnie tchnienia. Biegniemy po srebro. Tak musi być to srebro. Po raz trzeci w historii. Broń się, Kuba. Nie daj się. Uciekaj, goni Amerykanina. Norwood słabnie. Jakub się zbliża. A może by tak jeszcze wyprzedzić Amerykanina. Świetnie, Jakub Krzewina. Ostatnia prosta. Może będzie złoto. Jest złoty medal! Jak on to zrobił, ten Kuba! Jak oni to zrobili, biało-czerwoni! Bez łaski, bez żadnych dyskwalifikacji! Tak jak w 2001 roku w Lizbonie, mistrzami świata Polacy, cudownie! Byli wspaniali! Kuba, cudowny! Każdy z nich cudowny! Wspaniały! Zalewski, Omelko, Krawczuk, Krzewina, halowymi mistrzami świata! Przemek za nim mówił, ja już też nie mówię, proszę państwa, nie wiem, czy ma sens, abyśmy to komentowali. Widzieliście państwo to, co oni zrobili? Łapie się teraz Karol Zalewski rekord za głowę. Świata! To rekord świata, proszę państwa. Jest nowy rekord, tak, 3:01.77. To nie jest chyba możliwe, ja nie wiem, czy dobrze widzę. Jest, zobacz na ten zegar, 3:01.77. Siedzą tutaj na państwa ekranach rekordziści świata.
to oni to zrobili. Belgowie też tutaj się cieszą, ale to nie ma żadnego znaczenia. Amerykanie spoglądają na siebie, nam tutaj z boku, proszę Państwa, gratulują reprezentanci, przepraszam, nie reprezentanci, a komentatorzy z Grecji, bo siedzimy, mamy obok stanowisko. Krzewina, po prostu powiedziałeś w pewnym momencie, on ma coś do udowodnienia. Niesamowicie to zrobił, pobiegł spokojnie, mówiłeś Amerykanin, jest przecież szybki, nie dogoni go i on to zrobił, zachował siły na tą ostatnią krótką prostą i bez kompleksów zrobił to, ale w jakim stylu? Wiesz, myślę, że w tym momencie trzeba ukłonić się, ukłonić przed jednym człowiekiem, Józef Lisowski. To nazwisko musiało w tym momencie paść. To jest wielka, długa historia sukcesów polskiej sztafety. Wielka zespołowa współpraca.